Eugeniusz Kwiatkowski urodził się w 1888 roku. Studiował chemię najpierw we Lwowie, a później w Monachium. Był żołnierzem Legionów Polskich, walczył w wojnie z bolszewikami, a po jej zakończeniu kontynuował pracę naukową oraz udzielał się politycznie. Odrodzone w 1918 roku państwo polskie borykało się z całą masą problemów, z których wiele miało podłoże gospodarcze. Jednym z nich był brak portu pełnomorskiego. Co prawda po zakończeniu I wojny przyznano Polsce dostęp do morza, jednak bez Gdańska, który stał się wolnym miastem, czyli samodzielnym organizmem politycznym pod zwierzchnictwem Ligi Narodów, czyli ówcześnie istniejącej organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na świecie. Ta sytuacja powodowała, że Polska, by się harmonijnie rozwijać, potrzebowała portu nad Bałtykiem. W 1921 roku w wiosce Gdynia rozpoczęto budowę miasta oraz pełnomorskiego portu. Dwa lata później zawinął do powstającego portu pierwszy statek handlowy. Początkowo ospale prowadzona inwestycja błyskawicznie przyspieszyła, gdy ministrem przemysłu i handlu został Eugeniusz Kwiatkowski. On też rozpoczął intensywną rozbudowę floty handlowej. Dzięki tym działaniom Gdynia z małej wioski stała się w przeciągu niespełna 20 lat miastem zamieszkałym przez około 120 tysięcy ludzi oraz największym i najnowocześniejszym portem nad Bałtykiem. Dzięki temu oknu na świat Polska bez żadnych ograniczeń mogła sprzedawać za granicę i przywozić zakupione towary. Eugeniusz Kwiatkowski stał się jednym z orędowników budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pomysł ten polegał na stworzeniu właściwie od podstaw w południowej części centralnej Polski nowego centrum przemysłowego. Miały się w nim skupiać zakłady przemysłu ciężkiego, w tym zbrojeniowego, oraz fabryki lotnicze czy zakłady chemiczne. Realizację koncepcji rozpoczęto w 1937 roku i do wybuchu wojny, czyli do 1939 roku, nie udało się jej w całości ukończyć. Po wojnie część zakładów odbudowano i działają one do dziś.